Dzisiaj będzie jeżdżone po górach, więc jest świetny pretekst do tego, by zmienić koła w rowerze na koła bardzo lekkie, czyli Evanlite New Disc 38. 1420 gramów. Zaledwie tyle ważą te koła. Konfiguracja kół oparta o lekkie piasty Evanlite'a i lekkie szprychy DT Aerolite. Całość uzupełniają moje ulubione opony IRC Formula Pro Tubeless, szerokość 25. Zobaczcie sobie z bliska bieżnik tej opony. On generuje stosunkowo niskie opory toczenia przy zachowaniu świetnej przyczepności. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w górach i testujemy nową wersję kół Evanlite New Disc 38. Zobaczcie, jak brzmi piasta Evanlite'a. Całkiem dobrze brzmi. A przy okazji zrobimy porównanie, jak brzmi piasta DT180, czyli najwyższy model. W kierunku na podjazd Kocierz do pokonania bardzo poważne wzniesienie sztajfka, ma około pół kilometra długości, ale średnie nachylenie sięga aż 20%. Tutaj jest naprawdę, naprawdę stromo. Nie wiem, czy kamera jest to w stanie odwzorować, ale nogi płoną. Niemniej jednak są to świetne warunki, by przetestować koła Evanlite w warunkach bojowych w górach. Jedziemy 6,5 km na godzinę. Mamy już pół godziny kręcenia w nogach. Pierwsze odczucia są takie, że New Disc 38 to są naprawdę dynamiczne koła i stosunkowo łatwo jest napędzić rower, co przekłada się, że pod górę bardzo fajnie się na tych kółkach wjeżdża. Ktoś poznaje, gdzie jesteśmy. Zjechaliśmy z Kocierza i podjeżdżamy teraz z drugiej strony. Będziemy jechać znaną, popularną ulicą widokową, gdzie przewyższenie tego podjazdu jest tak wysokie, że trudno je opisać. Jest stromo. Bardzo stromo. Musiałem zmienić ustawienia w Garminie i autopauzę włączał. To jest 20% lekko, a ja mam tylko 32 z tyłu.
Jest bardzo ładny ten podjazd. Jedzie się tutaj tak powoli, że można podziwiać. Nie było źle. I to noga jest mocna, jak nie było źle. Lekkie koła. Tu w miarę lekko idzie. Jak się ma złote koła, to zawsze jest lekko. Zakończone szybko i konkretnie. 5 dyszek, ponad 1200 przewyższenia, także góry jak na polskie warunki całkiem nieźle. Przejdźmy do podsumowania, jak się jeździło na New Disc 38. Evanlite New Disc 38, czyli karbonowe koła o stożku 38 milimetrów. Taka wysokość stożka definiuje przeznaczenie tych kół jako koła przede wszystkim uniwersalne. Zastosowanie tych kół rozważałbym w kilku przypadkach. Przede wszystkim, jeżeli jeździmy w pagórkowatym terenie, a także jeżeli jeździmy po dużej ilości górskich tras. Zazwyczaj jeżdżę na stożku 50 mm. Dzisiaj na górski trening zamontowałem koła o niższym stożku i to, co przede wszystkim poczułem, jest to zwiększona dynamika roweru. Tutaj mamy konfigurację tych kół prawie że podstawową. Mamy piasty Evanlite'a, ale nie jest to konfiguracja podstawowa, ponieważ zmienione są szprychy z Sapima D-Lite'a na szprychy nieco lżejsze Aerolite'a. Kilka słów o szprychach. Szprychy w tym kole to są DT Aerolite. W konfiguratorze Evanlite'a mamy do wyboru dwa modele szprych, a mianowicie szprychy podstawowe Sapim D-Lite i szprychy DT Aerolite za dopłatą 350 zł. Różnica między tymi szprychami to waga. Aerolite'y są lżejsze 40 g na komplecie. Niemniej jednak szprychy Sapim D-Lite jest to też całkiem sensowny wybór, ponieważ są one bardziej wytrzymałe, dzięki czemu wytrzymałość koła jest większa, co ma sens w przypadku cięższych użytkowników. Dlatego szprychy Aerolite'a zalecamy dla osób, których waga nie przekracza 90 kg. Jeżeli ktoś jest powyżej tej wagi, lepiej wybrać szprychy D-Lite'a. Tutaj kilka słów o piastach Evanlite'a. Bazują one na systemie Ratchet. Jest to świetna alternatywa dla piast DT Swissa. Mamy tutaj piastę, która jest zaledwie 40 g cięższa na komplecie, ale jest bardziej atrakcyjna cenowo, aż o 1000 zł względem piasty DT240. Miałem dzisiaj założone oponki Made in Japan, czyli RC Formula Pro Tubeless RBCC. I nie czuję jakoś, żeby szczególnie te opony zamulały względem jakichś takich topowych typu Continental. Szczerze mówiąc, wolę te opony od Continentala właśnie ze względu na ten bieżnik, bo czuję się na nim pewnie. Bardzo fajnie się klei do asfaltu w suchych, jak i przede wszystkim mokrych warunkach. A teraz kilka słów prawdy, czyli pytanie, czy wybrałbym te koła dla siebie. Rozważałbym wybór tych kół tylko w przypadku, jeżeli mieszkałbym i trenował po górach lub w jakimś terenie pagórkowatym, gdzie zazwyczaj na treningu osiąga się przewyższenia powyżej 1000 metrów.
Niemniej jednak obecnie większość treningów wykonuję w terenie płaskim, gdzie muszę się nagłówkować, by ułożyć trasę, by przekroczyć 1000 metrów przewyższenia na 100 km. Prędkości, jakie osiągam na treningach, są w okolicach 33-35 km na godzinę, więc wolę czerpać benefity z wyższego stożka, który napędza na płaskim. Niemniej jednak, jeżeli większość treningów byłaby po górach, to o wiele, lub w terenie pagórkowatym, to te koła sprawdziłyby się lepiej. Sprawdziłyby się lepiej, ponieważ ten stożek jest bardziej dynamiczny od stożka wyższego, więc jeżeli stajemy w korby lub chcemy przyspieszyć, to to przyspieszenie jest bardziej efektywne. Na koniec warto dodać, że te koła są na tyle uniwersalne, że dzięki temu, że szerokość wewnętrzna obręczy wynosi 21 mm, możemy zakładać opony w zakresie od 25 aż do 40 mm. Tego typu opony bardzo fajnie ułożą się na tej obręczy, dzięki czemu bez problemu można te koła używać w lekkim terenie jako koła uniwersalne, które używamy na szosie, jak i gravelu Road Plusie, czyli możemy mieć oponę 36, jeździć tym po szosie i przede wszystkim na jakieś szutry, lekki las. Oczywiście możemy też zmienić trochę koncepcję i zmieniać modele opon, czyli mamy dwa modele opon: komplet szosowy i komplet gravelowy, i jeden komplet kół, jeden rower. Wjeżdżamy praktycznie wszędzie. Tygodniowo otrzymujemy dziesiątki zapytań, czy ta wysokość stożka będzie dla mnie odpowiednia. Więc jeżeli macie jakieś pytania odnośnie trafnego dopasowania kół do potrzeb swoich własnych, to jak najbardziej zadawajcie te pytania w komentarzu pod tym filmem, a my postaramy się pomóc i na nie odpowiedzieć. Dzięki za oglądanie do końca i do zobaczenia.